Kamil Szewczyk. Piotr Lekszycki. Jesteśmy u pani poseł, pani profesor Joanny Senyszyn. Będzie się działo. Zapraszamy. Dzień dobry. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No, jakie klimatyczne to mieszkanko pani. Takie trochę połączenie tradycji z nowoczesnością. Tak, ale raczej nowoczesne. Mhm. Nie hołduje pani tradycjonalizmowi, konserwatyzmowi. Dom, który odziedziczyłam po mamie, jest bardziej tradycyjny, no bo tam są meble gdańskie. Natomiast tutaj to jest nowocześnie. To jak u jednego arcybiskupa, takie meble też są. Tak jest. Jak pani profesor, zapytam tak na początku ze zdrowiem, bo pani miała ostatnio przeboje z tymi lekarzami, no, z kręgosłupem. Tak. Jak to rozwiązało się, czy nie? Kręgosłup moralny i polityczny mam znakomity, natomiast tutaj ten prawdziwy sztyka, to tak trochę tak. Niestety zaszkodziło mi nadmierny wysiłek w Sejmie na początku, gdzie trzeba było biegać. Co pani biegać. Tam robiła? A, biegała no, pani? Trzeba było ciągle biegać do budynku U, na komisję, to z powrotem na salę, do biura obsługi posłów, jak to na początku, załatwiać sprawy. Kolega, który ma taki zegarek mierzący odległości, to w pierwsze dwa dni przeszedł 9,5 kilometra. Oj, a pani nie przeszła. No to przypuszczam, że tyle samo, bo to wszyscy mniej więcej to samo załatwiali. Okay. Może coś tu ciekawego mamy? Jakąś pani pamiątkę najbardziej? No myślę, że ja jestem najciekawsza. Nie, no pani jest najciekawsza, ja wiem. Wrócimy do pani oczywiście, ale chcieliśmy też chwilkę porozmawiać. Tak, dlatego, co to są za cuda? Zazwyczaj, kiedy wracałam z różnych wypraw, także służbowych, ale i prywatnych, to lubię coś przywieźć. No i właśnie są tutaj z Afryki różne zwierzęta, oczywiście. Nosorożce. To już niestety wymierające nosorożce. Wszystko z Afryki, no, tak? No to prawie wszystko. A w jakich krajach pani była w Afryce? W Afryce byłam w Kenii, w Tanzanii, w Kongo, w Angolii, w Etiopii. Szczepiła się pani wcześniej, tak? To znaczy niestety na żółtą febrę to już dawno, natomiast na malarię zaszczepić się nie można. No tak. Również nie można się zaszczepić przeciwko wirusowi zachodniego Nilu, który złapała. Na szczęście w piątym z kolei szpitalu w Bydgoszczy się dopiero poznano. Ale wtedy mi już dawano tylko 5% szans na przeżycie. Później miałam też zawał z zatrzymaniem krążenia, także już parę razy. Miała pani tych przebojów. Byłam prawie w zaświatach. 2011 rok wirus zachodniego Nilu, a 14 zawał. No i jak było blisko śmierci, było jak to naprawdę, tak? Aż tak było blisko? No, miałam zatrzymanie krążenia, no czyli już. No tak, nie wiem, jedną co się nogą działo, na tamtym świecie. Ale na pewno wiem, że nie tylko nie ma światełka w tunelu, ale tunelu też nie ma, także nie obawiajcie się. A jakiś rachunek sumienia pani robiła już? Nie, skądże? Pani dzieci nie ma, tak? Nie. A dlaczego pani, nie chciała pani mieć dzieci, czy nie, miałam inne życiowe plany. Aha, dzieci to nie był priorytet. Tak. Pani nie żałuje pani po latach, bo niektórzy tak mówi się, no właśnie, że nie, na karierę. Czy... Uważam, że to była bardzo dobra decyzja. Miałam tysiące dzieci na Uniwersytecie Gdańskim, wypromowałam ponad 600 magistrów, kilku doktorów. Studenci bardzo lubili moje wykłady. Większe. Ale co, nie lubi pani dzieci? Tak, czy lubi pani dzieci? Takie niemowlaki? Znaczy, no właśnie. Że pani by sobie nie poradziła z niemowlakiem? To nie ma nic do rzeczy. Nie, no ja poradziłabym sobie ze wszystkim. Ja jestem kobietą, która wszystko potrafi. Żadnej pracy zresztą się nie jak boi. Większość Polek no sobie tak. Świetnie ze wszystkim radzą. Także oczywiście bym sobie poradziła, ale miałam inne życiowe plany. Chciałam właśnie praca pracować zawodowa. Naukowo przede wszystkim. Pani profesor, mamy jakiegoś konika, tak? Tak. Skąd pani go ma? Chyba w jakimś naszym takim sklepie. Czyli nie z, nie, z Afryki, nie, ani nie, z tym podobnych. Nie, nie, nie. Polski koniak. Konie akurat, to znaczy jeszcze w tamtym czasie PiS nie zdołał wszystkich Arabów kończyć to. Jeszcze się uchował. Ale szukamy jakiegoś krzyża, nie ma nic z tego. Właśnie, nie, tu ciężko u pani znaleźć. Nie, no. Ateiści z zasady.
w domu. Ale pani jest taką zatwardziałą ateistką, naprawdę? Czy jednak ma pani jakieś momenty refleksyjne, że jednak może coś tam jest po tej drugiej stronie? Ja mam oczywiście momenty refleksyjne i wiem, że niczego nie ma. Dogmatyczna refleksja. Czyli żadnego krzyża nie ma tutaj, nie spotkam. Nie. Ani świętych obrazków. Bo niektórzy, wie pani, na lewicy tak już, jak już tam prawie umierają, to lampka im się świeci później, że może by jednak do spowiedzi pójść, rachunek sumienia zrobić. Generał Jaruzelski. No właśnie, nawracają się. Pani coś takiego przewiduje u siebie, czy nie? Generała Jaruzelskiego to akurat nie wierzę, że on... Nie wierzy pani? Dlatego, że ja z nim się widziałam jakiś tydzień przed śmiercią. Rozmawialiśmy, to miał absolutnie trzeźwy, ateistyczny umysł, a później z tego co wiem był nieprzytomny, no więc wtedy oczywiście można człowiekowi wszystko wmawiać, ale... A może jednak było to? Znaczy ja uważam, że nie, no ale każdy niech uważa tak jak... Czyli pani się nie nawróci pod koniec życia, jak będzie już pani powiedziała? Na co miałabym się nawracać? Na wiarę w Boga. Na nieistniejącego Boga. To co mamy tutaj, pani profesor? O, kaczka. A to kaczka. Co to jest? To jest kaczka. Mogę sobie? Tak, oczywiście. Ciężkie? Proszę bardzo. No taka artystyczna wizja. Artystyczna wizja, tak. I skąd pani to ma, takie cuda? A to chyba na jakimś jarmarku kupiłam. Aha. Odpustowa kaczka. Znaczy ona może to jest martwa, czy nie? Nie jest odpustowa, ona raczej taka artystyczna jest, no ponieważ tak, na jarmarkach też artyści. Tak. No tak. No tak, także o tak. Droga była, czy raczej nie? Ach, już nie pamiętam. A tu mamy tyłek jakiś, pani profesor. No to byłam finalistką, najpiękniejsi. Tak, programu Wiwat nie najpiękniejsi. Dostałam Oskara od internautów. Jako kobieta walcząca o prawa kobiet. W 2005 roku. Tak. No piękne. No, o prawa kobiet upominałam się wtedy, kiedy jeszcze większość się nie upominała. No tak, właśnie, była pionierką, tak. Jeśli chodzi o i nie tylko. Kwestie światopoglądowe, jako obyczajowe. Pierwsza mówiłam, żeby IPN zlikwidować. I podtrzymuję pani zdanie. Tak, oczywiście. Pani profesor, znana pani jest z poczucia humoru. Może powie pani jakiś żart specjalnie dla naszych widzów, ale taki bez cenzury. Pikantny dowcip. Pikantny? Znaczy, znam bardzo dużo. To, ponieważ ochrona zdrowia jest teraz tak mocno krytykowana, to może na ten temat. Może być. Jezus dowiedział się, że właśnie z ochroną zdrowia jest tak źle, w związku z tym stąpił na ziemię do jakiejś przychodni, ubrał się w fartuch, pierwszy pacjent, który wjeżdża na wózku inwalidzkim, sparaliżowany, mówi: synu, wstań i idź. No, pacjent wstaje z wózka, wychodzi, pytają go, no jak ten nowy lekarz? Mówi: beznadziejny, nawet mi ciśnienia nie zmierzył. A jeszcze jakiś jeden? To stary, ale świetnie pasuje do obecnej sytuacji politycznej także. Są dwie wiadomości. Wtedy była... choroba wściekłych krów, BSE. Są dwie wiadomości z Sejmu. Dobra i zła. Zła, że jeden poseł ma BSE, a dobra, że trzeba będzie wybić całe stado. Tam jak pani mieszkała w tym hotelu sejmowym, to jakieś przyjaźnie się nawiązywały? Jak to życie towarzyskie wyglądało? Na przykład z posłami z innych w tej kadencji 2001-2005 to rzeczywiście życie towarzyskie w domu poselskim kwitło. Natomiast już w tej kadencji 2005-2007, czyli za pierwszego kaczyzmu, tak się zaczęło fotografowanie posłów w barze za kratą, no to po prostu wszyscy już stwierdzili, że to życie towarzyskie stało się niebezpieczne. A to przez PiS to życie towarzyskie zamarło tam, czy to za daleko? No, jakoś tak się to połączyło. Pani była pani imprezowała jakoś w tym hotelu, jak pani mieszkała, czy nie? Raczej spokojnie było? Nie, ja się za młodych lat wyimprezowałam. A, to o tym porozmawiać. Także... Koniecznie.
tak, że już kiedy byłam w Sejmie, to właściwie, to chyba tak właśnie jest, że z upływem lat to tylko praca się człowiekowi nie nudzi. Czyli jest pani jakoś tam konserwatywna jednak? Czy to jest konserwatyzm? W pewnym sensie przewrotnie. To znaczy w takim sensie, że się sama starzeje. Ale właśnie, a propos tego imprezowania za młodu, wstydzi się pani czegoś na przykład? Nie, dlaczego miałabym się wstydzić? Nie. Nigdy nie robiłam rzeczy. Paliła pani? Nie wiem. Nie, nigdy nie paliłam, dlatego że moja mama miała po gruźlicy znaczną część płuc wapnioną i astmę, także było nie do pomyślenia, żeby palić w domu. Czyli musiała pani pić w takim razie. To znaczy, oczywiście wszyscy na imprezach wtedy piliśmy, było takie wino Mistella i Lacrima, a to słodkie wino, tego się dużo nie dało wypić, dwa kieliszki. Już sumiało. Już pani tam odlatywała, tak? Czy... No tam odlatywałam razu. Raz się pani zderzyło. Mhm. Okay. Nie, raczej chyba mam dobrą głowę, także... Czy może pani sporo wypić? To odlatywania to nie. Nie narzekam. A teraz pani pije jeszcze, czy nie? Ale rzeczywiście, jak jest jakaś okazja. Ale nie tak jak kiedyś. Pewnie. Jak to mówią, kto nie pije, ten kapuje. Ten nie żyje. Ale jakiś aromat... Życie zaczyna się po 40 albo po dwóch. A miała pani dużo jakichś romansów w młodości, czy jak to? No, nie narzekam, miałam duże powodzenie. O, opowie pani o tym jakoś? Miała pani... Przebierała pani w mężczyznach, to czy...? To było tak dawno. No ale pamiętam pani dobrą pamięć. Niech nam pani zdradzi jakąś miłość, nie wiem. Bo rozumiem, że pani jest mężatką, tak? Od wielu, wielu lat. Od 43. Ale właśnie, ale wcześniej miała pani jakieś miłości? Czy to był pierwszy taki mężczyzna, który pan... Nie, absolutnie na szczęście nie pierwszy, bo jak to mówią, jaka jest rada na miłość od pierwszego wejrzenia spojrzeć jeszcze raz. No tak. I ile dużo było tego u pani? No tak nie liczyłam, ale sporo oczywiście. Ale jednak... Raczej bardziej na palcach jednej ręki, czy kilkunastu. Także jak już poznałam mojego męża, no to... Jak się poznaliście? Widziałam. Mhm. A na imieninach... To Andrzejki. U Andrzeja, czyli u takiego mojego kolegi, który mi się kilkakrotnie oświadczył. Nieskutecznie, tak. A jeszcze na domiar złego tu na jego imprezie pani męża poznała, to już w ogóle gorzej być nie może. Wkurzył się na panią wtedy, czy jakoś tam przyjął to do wiadomości? Na męża bardziej. Nie, no dlaczego? No bo pani odrzuciła zaloty, tak? Tak, oczywiście, właśnie. Już dużo wcześniej. Dużo wcześniej. Mhm. Ale się pogodził z tym ten Andrzej, czy... No a co miał zrobić, no to... Nie dobijał się później do pani, że dlaczego... To jest bardzo przyjemne mieszkanie, które ma część taką gościnną, ogólną i część prywatną, ale to już z drugiej strony lustra, aha, jak u Alicji w Krainie Czarów. Tajemnicza. Przez lustro? Możemy przejść przez to lustro, czy nie? No spróbujmy. Właśnie, nie każdy może. To tak jest już z nami. Czyli tu mamy, co mamy? Łazienkę, tak? A tutaj mamy taką właśnie małą toaletę, bo łazienka jest i sypialnia. Z drugiej strony lustra. No tak, ale jest to, co trzeba. A to jest moje takie zdjęcie, które następnie zostało troszeczkę zgrafizowane i dostałam je w prezencie od autora tej fotografii. Tylko, że to tak, to jest to świetne powiedzenie, że prowizorki są najtrwalsze. Czego się nie zrobi w mieszkaniu w czasie pierwszego miesiąca czy dwóch, jak się urządza, to już właściwie tak zostaje. I tu jest jeszcze taki drugi mój portret, też bardzo piękny, tego samego autora. No, ale też go jeszcze nie powiesiłam, no i właśnie ciągle się noszę z tym zamiarem, żeby powiesić i jakoś brakuje czasu, zawsze są pilniejsze sprawy. Je pani owoce, warzywa, rozumiem, tak? Na co dzień? Tak, na co dzień jem dużo, bardzo lubię, zwłaszcza te właśnie czerwone papryki.
bardzo mi smakują, potrafię taką całą schrupać sam. Mm-hmm. Tutaj bardzo przyjemny jest balkon, zapraszam. No, wspaniały widok. Tak, na Warszawa. Trzy strony 15 piętro. Świata, 15 piętro. Pani profesor, ma pani jakiegoś znajomego, kolegę księdza? Tak, miałam nawet kilku księży, bardzo się lubiliśmy, ale jakoś mam chyba dobrą rękę, bo wszyscy awansowali i w Watykanie robią karierę. Odwiedzała ich pani tam, w Watykanie? Nie. Tam a chciałaby już, pani pojechać do Watykanu? Tam już nie, byłam w Watykanie. Urwał się kontakt z nimi? Byłam w Watykanie, ponieważ mam kolegę, który był sekretarzem, no jednym z sekretarzy Ratzingera, to oprowadził mnie nawet po tych podziemiach watykańskich, gdzie nie wszyscy mają wstęp. Co pani tam widziała ciekawego? Wszystko, na co było nie mówić. Do obejrzenia. No, coś tam. No. Jakieś tajemne komnaty, nie wiem. Znaczy, przede wszystkim ciężką atmosferę, dlatego że jest wilgotno, duszno. Mm-hmm. Także marzyłam o tym, żeby już wyjść, bo właśnie było, dusiłam się. Mm-hmm. Ale może to w ogóle atmosfera Watykanu duszna. Jest taka duszna. Ale to jak ci... z tego, co wiadomo, to tam już nie tylko duszno, ale i porno. A co pani sądzi o ojcu Tadeuszu Rydzyku? Jak pani sobie myśli? Że to jest znakomity biznesmen, który potrafił z religii zrobić świetny interes. Ale to zresztą charakteryzuje cały kościół instytucjonalny. Ale myśli pani, że on nie wierzy tak naprawdę? Czy on jest jakiś taki znaczy, myślę, letni o tą wiarę traktuje? Że większość księży są ludzie niewierzący. Ksiądz to jest ważna taka teoria. Świetny zawód właśnie dla osoby niewierzącej. A to sugeruje ktoś... pani wygodę życia? Nie wiem, że tak jest wygodniej być księdzem? W jaki sposób zawód? Taki jest sposób tak, życia? Tak. Myślę, że to jest bardzo dobry sposób na żyć. No, taka szokująca teoria. Aczkolwiek, tak jak mówię, dla człowieka prawdziwie wierzącego, to ciężki zawód, no ale dla niewierzącego to żyć nie umierać. Co pani sądzi o no, takiej kwestii jak eutanazja? Jestem zwolenniczką eutanazji. Uważam, że człowiek powinien mieć prawo do tego, żeby umrzeć w wybranym przez siebie momencie. Bo pamiętajmy, że eutanazja to jest śmierć na życzenie, ale to życzenie musi być wyraźnie i jednoznacznie wyrażone. No ja oczywiście chciałabym, gdybym znalazła się w takiej ekstremalnie trudnej, beznadziejnej sytuacji i nie miała szans na wyzdrowienie, to chciałabym, albo sama bym popełniła samobójstwo, gdyby to było możliwe. No a z eutanazją mamy do czynienia wtedy, kiedy człowiek nie jest w stanie sam tego zrobić. Zresztą czasem rzeczywiście to może być trudne. No dlatego w wielu krajach eutanazja jest dopuszczona. No bo jeżeli człowiek ma prawo do życia, a przecież tego nikt nie kwestionuje, to powinien mieć również prawo do śmierci. Jeżeli chodzi właśnie o eutanazję, to większość ludzi, z którymi rozmawiam, to tak naprawdę jest zwolennikami eutanazji. Dlatego, że kiedyś wszyscy no z konieczności wyznawali etykę świętości życia. Natomiast teraz etyka świętości życia została zastąpiona etyką jakości życia. Teraz człowiek po prostu ma pewne oczekiwania co do jakości życia,
i chcę, żeby te oczekiwania były spełnione. Tutaj mam lodówkę nieduża. Małą lodówkę, dlatego że nie gotuję, więc wystarcza taka maleńka podblatowa. Natomiast w Gdyni miałam nie tylko wielką lodówkę w latach 80., pod koniec lat 80., ale dwie ogromne zamrażarki. Dlatego, że kiedy moja mama zaczęła chorować, to musiałam przejąć również nasza gosposia, która była u nas 60 lat, więc była członkiem rodziny i właściwie miała bardzo duży udział w moim wychowaniu, bo mama pracowała, ojciec u Marek miałam 6 lat. Także to gosposia panią tak ateistycznie nastawiła? Nie, gosposia była bardzo wierząca i kiedy ciężko chorowała, to nawet codziennie do niej ksiądz przychodził, ten zaprzyjaźniony ze mną i bardzo się z tego cieszyła. Także ja bardzo szanuję ludzi wierzących i uważam, że jeżeli chcą realizować właśnie tę swoją wiarę, no a nie mogą już chodzić do kościoła, no to też trzeba im to jak najbardziej ułatwić. Natomiast tak jak mówiłam, no sama jestem ateistką i mogę zapewnić, że taka umrę, już się nie zmieni. To jest trwałe przeświadczenie, trwałe przekonanie, że Boga nie ma. No ale z ludzie, tymi zamrażarkami. Tak, także tam miałam ogromne zamrażarki, dlatego że no, ugotowałam obiad i właściwie następnego dnia trzeba go było gotować znowu. No, uważałam, że to jest straszne. Pracowałam na uczelni, jeszcze pomagałam mamie w wypożyczalni sukien, więc nie miałam czasu. No i te obowiązki absolutnie mnie przerastały, ale zauważyłam, że właściwie jeżeli będę gotowała obiad na 2 dni lub na 3, to zajmie mi to dokładnie tyle samo czasu, co obiad na 1 dzień. No i tak zrobiłam. Później, no oczywiście trochę więcej musiałam czasu poświęcić, to już na tydzień, na 2 tygodnie, na 3 tygodnie i tak doszłam do 40 dni. Gotowałam od 8 rano do jakiejś 22, a o 22 zaczynaliśmy z mężem wszystko porcjować i umieszczać w zamrażarce. Czyli dlatego dzisiaj pani nie lubi gotować, rozumiem. Zbrzydła pani. No, nagotowałam się. No i to trwało 1,5 roku, ale to raz na 40 dni tylko gotowałam. No tak, to się można przemęczyć. Zupy nalewałam już do garnków, tyle dokładnie tych łyżek wazowych, ile trzeba na naszą rodzinę. I, a to dla ilu osób było te obiady? No dla 4, plus 2 psy. Czyli 4 razy 40. No było tego trochę. Na każdy dzień tygodnia była inna zupa i również inne drugie danie. Wszystko było opisane, także tylko później poprzedniego dnia pytałam, jaka zupa ma być jutro, jakie drugie danie. To wyjmowałam i rozmrażało się, także nie było żadnego problemu. No, moje szczytowe osiągnięcie, no oczywiście tam kuchenkę miałam większą, nie 2 palniki, tylko 4. To na 4 smażyłam mielone kotlety, które wcześniej zrobiłam. Udało mi się też, będąc na spacerze z psem, akurat rzucili coś do sklepu AGD. No to wpadliśmy z tym psem i akurat już przede mną się ustawiło ileś osób. Prawie wszystko wykupili, ale została elektryczna maszynka do mielenia mięsa. No i to się okazało zbawienne, dlatego że u nas wszyscy łącznie z psami uwielbiali mielone kotlety. Także kupowałam mięso, mieliłam sama, więc ono było takie piękne, mielone chude. Karmiła pani psy mielonymi też, tak? No też, dlatego że to bardzo nie, nie kotlety, to jest takie surowe. Nie, kotlety mielone, zrobione. Tak, wszyscy lubili kotlety mielone. Luksusy. To był jamnik i pinczer. No i na 4 patelniach, to pamiętam jak dzisiaj, na każdej patelni 5 mielonych kotletów, czyli tak naraz 20 i 180 zrobiłam jednego dnia. W tym czasie w piekarniku piekło się ileś tam kurczaków i jakiś tam schab i coś jeszcze, bo to był jeszcze taki bardzo mięsożerny okres w naszym życiu. No jak już te kotlety usmażyłam, kuchnia była wolna, miałam taki wielki gar, który stał na wszystkich tych 4 fajerkach
I tam rosół gotowałam, no to taki po prostu. Jak dla wojska? Tak, jak dla wojska. Obierałam ze skóry chyba 6 czy 8 kurczaków. I z tych kurczaków był rosół z jarzynami, no i później tylko się dodawało pieczarek, to była pieczarkowa, dodawało koncentratu pomidorowego, to była pomidorowa, coś tam jeszcze, także było tych 7 zup. I bardzo dobrze mi to szło, ale tak jak mówię, jedzenia ani nie lubiłam przygotowywać, ani specjalnie jeść nie lubiłam. Natomiast kiedy mama umarła w 1989 roku, to ja na stres reaguję jedzeniem i spaniem. Tak jak dużo osób właśnie nie może jeść, nie może spać, to ja właściwie pracowałam, a poza tym jadłam i spałam. No to taka jest najlepsza metoda, jak utyć, prawda? To... No, no tak. Ale pani wpadła w jakąś, nie wiem, depresję po śmierci mamy? Miała pani jakieś takie ten, czy... Nie, no chyba depresji pani... nie miałam, dlatego że cały czas była pani blisko z mamą? Była pani blisko z mamą w życiu? Tak? Bardzo. No ojciec umarł, jak miałam 6 lat, to właściwie... Tylko mama. Wychowywałam się w domu kobiet, no stąd właśnie mam takie przekonanie, że kobiety czyli już są wiemy. Nadzwyczajne. Dlaczego? Tajemnica. Feministka i tak dalej. Mama moja robiła pierwsze w Polsce rewie mody w tej hali stoczni, która się spaliła. Także miała pracownię krawiecką, zatrudniała krawcowe, później wypożyczalnię sukien. Także ja od dziecka siedziałam w tej pracowni, nauczyłam się szyć, także do tej pory umiem wszystko. Znaczy właśnie wszystko umiem zrobić. Ja jeszcze należę do tego pokolenia, co wszystko umiem zrobić, malowało mieszkanie, przenosiło kontakty, naprawiało lampowy telewizor. A tu, tu pani w mieszkaniu urządzała sama, czy miała pani jakiegoś specjalistę, czy raczej sama pani urządzała? Mamy przyjaciela, która jest architektem wnętrz i on właśnie... Tak urządził. To jest z pomysłem. Ale oczywiście, tak jak każdy dobry architekt wnętrz, to no, liczy się z upodobaniem domowników, no bo to dla nich w gruncie rzeczy projektuje. Także wtedy jak jadłam, to przytyłam. I to tak... Znaczy, każdy wie, że ty się tak powoli i tego się prawie nie zauważa. Tak, a później i to tak nagle... w zasadzie i naraz w pewnym momencie patrzy się do lustra i o, już się siebie nie poznaje. I ja całe życie ważyłam tak między 56 a 60 kg jako młoda dziewczyna. A tu nagle zaczęłam ważyć 70, 75. No jeszcze. Znośnie. Znaczy całkiem dobrze. No. Zawsze chciałam mieć duży biust. No i właśnie tak jak się tyje, to biust od razu się robi duży. No to właśnie miałam duży biust. Zawsze miałam bardzo dużą różnicę między talią, biodrami i biustem. Mhm. Także nawet, no a później to już utyłam do 80, do 90. O. No i tak do 96. Nie, 96 kg. No i wtedy już stwierdziłam, że właściwie takie ciuchy, jakie na mnie mogę kupić, to jest taki model stara ciotka. No i to mnie kompletnie przeraziło, dlatego że zawsze lubiłam się tak ubierać nowocześnie, a tutaj niepostrzeżenie okazało się, że ten rozmiar 46 w porywach 48, no to już nic modnego, nic atrakcyjnego nie ma. No i to był główny bodziec do odchudzania. Postanowiłam się odchudzić, akurat wtedy zostałam dziekanem Wydziału Zarządzania, więc to było o tyle łatwiejsze, że miałam bardzo dużo pracy. No to jak człowiek ma strasznie dużo pracy, to nawet nie ma czasu aż tak jeść. No i taki system zastosowałam własny. Nie byłam u żadnego dietetyka, tylko po prostu stwierdziłam, no, że skoro tyje się od jedzenia, to się chudnie, jak się nie będzie jadło. I dzisiaj pani ile waży? Tak wie pani? No teraz ważę tak trochę ponad 70 kg. A wtedy pani schudła do ilu z tych 96? No niestety tak nawet
przesadziłam, bo tak do 56 schudłam. Czyli 40 kilo. Tak, ale później tak 5 utyłam. Aha, i to była już taka dobra waga. No. Tak, dlatego że jak przez pierwsze, znaczy w ogóle to jest ciekawe, bo ja o tym nie wiedziałam, że ten metabolizm to w taki sposób zachodzi, że jak człowiek mniej je, a ja po prostu ograniczyłam jedzenie. Po prostu miałam taką, no nazwijmy to dietę, poniżej 1000 kalorii, czyli to po prostu... Tak, bardzo restrykcyjna. Rano to wypijałam herbatę z mlekiem i zjadałam jednego sucharka. Później szłam do pracy, to tam wypijałam kawę. No i tak po południu... Kawą to się nie da najeść. Nie, ale tak oszukuje się głód. Można i tak. Tak. I później gdzieś tak koło godziny 16 zjadałam takie jedno danie, ale tylko kawałek mięsa, no bo wtedy jadłam mięso i jarzyny. Tak. A dzisiaj w Sejmie pani... Odrzuciłam ziemniaki, pieczywo, wszystkie tłuszcze, wszystkie rzeczy słodkie, cukier, no... Ale nie czuła się pani jakoś słabo na tej diecie? Nie, czułam się bardzo dobrze. Właściwie wykładałam wtedy gospodarkę żywnościową i opowiadałam właśnie o tym, jak ludzie się kiedyś żywili. No to właśnie głodny człowiek robi, jak mówię. Kiedyś głód był właściwie stanem permanentnym u każdego człowieka. No w dawnych czasach człowiek pierwotny, no to właściwie jak się poczuł głodny, to szedł na polowanie albo coś zebrać. No ale przecież tak od razu nie upolował. Czyli czasem minął dzień i dwa, chodził głodny, aż coś upolował, wtedy zjadł. Czyli tak naprawdę my, bo pisałam moje te naukowe książki, właśnie o potrzebach konsumpcyjnych, również potrzebach żywnościowych, że my popełniamy ten ogromny błąd, że jemy, kiedy wcale nie jesteśmy głodni. Gościliśmy u pani profesor, pani poseł Joanny Senyszyn. Bardzo dziękujemy za rozmowę, pani profesor. Dzięki. Było mi bardzo miło. Nam również. Dziękujemy za wizytę. Dziękuję. I zapraszam następnym razem. No, zobaczymy się po drugiej stronie lustra. To będzie się działo. Naprawdę. Serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów, czytelników Super Ekspresu. Myślę, że nie zanudziłam Państwa i że dowiedzieliście się czegoś nowego, zarówno o odchudzaniu, o gotowaniu i o polityce. Dziękuję. Dziękujemy bardzo.